Witam kochani bardzo serdecznie na dzisiejszym nabożeństwie. Witam siostry, braci, witam przyjaciół i gości, którzy są dzisiaj w naszym zborze. Zanim otworzymy nasze Biblię, skupimy się na Słowie Bożym. Skłońmy jeszcze raz głowy do wspólnej modlitwy. Wspaniały Panie, po raz kolejny przychodzimy do Ciebie dziękować Ci za rozliczne błogosławieństwa, za Twoje prowadzenie. Ale teraz, otwierając Biblię, chcemy zwrócić się do Ciebie ze szczególną prośbą. Prosimy o Ducha Świętego, który by nas wprowadzał w słowa, które zapisane zostały na kartach Pisma Świętego. Chcielibyśmy je zrozumieć, czytając. Chcielibyśmy przybliżać się do Ciebie i lepiej Cię poznawać. W Twoje ręce się oddajemy i prosimy, zapraszamy Cię tu w obecności Ducha Świętego i prosimy, żebyś był z nami, prowadził nas i błogosławił. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Może będę trochę chrypiał, ale przepraszam za to. Kochani, chciałbym dzisiaj, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytania, te, które przeczytał Krzysiu w tym tekście wprowadzającym. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział i od 13 do 19 wersetu chciałbym przeczytać. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. A on im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze królestwa niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi i będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi będzie rozwiązane i w niebie. Ten fragment, który przeczytałem, sprawia trochę kłopotu, bo niektórzy uważają, że tymi słowami Jezus mianował apostoła Piotra na pierwszego papieża. Tak jakby pierwszego papieża, czyli pierwszego po nim, po Jezusie. I czy na tej podstawie apostoł Piotr mógł się czuć wywyższony, dowartościowany, czy już papieżem, już tym następcą Jezusa Chrystusa? Niektóre wersety, które przeczytam, wydają się być, potwierdzać te słowa, bo czytajmy na przykład, otwórzmy Dzieje Apostolskie, 15 rozdział i 7 werset. Mowa tu jest o Soborze w Jerozolimie. Pierwszy zjazd Kościoła, Sobór w Jerozolimie. I są takie w 7 wersecie takie słowa zapisane. A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich: mężowie, bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał. I jakby na tym skończyć, to by powiedzieli: no wybrał go jako Pan Jezus, jako kogo? Do swojego przedstawiciela, następcę Jezusa Chrystusa. Ale czytajmy dalej. Do czego go wybrał? Aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. A więc zupełnie do czego innego Bóg go wybrał. Nie do zastępstwa za Jezusa Chrystusa, ale do głoszenia Ewangelii poganom. I też nie tylko Jego wybrał, bo przecież
Innych też wybrał. W Dziejach Apostolskich czytamy w 9 rozdziale, i w 15 wersecie takie słowa. 9 rozdział Dziejów Apostolskich i 15 rozdział. Przepraszam, 15 werset oczywiście. Historia Saula, nawrócenia Saula i Saul w Damaszku i prorok Ananiasz, czy uczeń o imieniu Ananiasz został wysłany do Saula i Bóg mu mówi do tego Ananiasza. Lecz Pan rzekł do niego, idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przez pogan, królów i synów Izraela. A więc tu Bóg mówi do Saula, czy przez Ananiasza do Saula, że ten człowiek jest wybrany przeze mnie. Piotr był wybrany przez Boga, ale nie tylko on. Apostoł Paweł też był przeznaczony do ogłoszenia Ewangelii dla pogan. Ale są jeszcze inne teksty, które świadczyłyby o tym, że Piotr był wyrywny bardzo i chciał dominować być może. I Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 15 werset czytamy. Zdarzenie mają miejsce przy powoływaniu 12 apostoła. A w owych dniach stanął Piotr wśród braci, a było tam zebrano około 120 osób. I Piotr tam mówił że o tym, że mężowie bracia musiało się wypełnić pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, co pojmali, i tak dalej, ale Piotr zabrał głos w sprawie wyboru 12 apostoła. Ja z perspektywy czasu to ja sobie myślę, czy ten wybór był konieczny, bo tym 12 apostołem takim naturalnym to był apostoł Paweł, którego powołał sam Bóg. Oni wybrali, bo wydawało się, że jak Judasz zdradził i jest ich 11, a Pan Jezus powołał 12, to trzeba dokoptować kogoś, żeby była pełna 12. Wybrali Macieja tym 12 apostołem, ale ja tak sobie myślę, czy to był Boży plan, żeby oni wybierali. Nie było sprzeciwu Boga, Bóg nie interweniował jakoś tam specjalnie, ale apostoł Paweł był powołany i czuł się apostołem. Czuł się apostołem pogan apostoł Paweł, ale był uwiarygodniony nie tylko przez apostołów, ale również przez Boga i czuł się apostołem. A więc to jakby 12, a 13 apostoł. Ale jeszcze w drugim rozdziale i w 14 wersecie apostoł Piotr w czasie zesłania Ducha Świętego, kazanie, mówił apostoł Piotr i na to, czytam 14 werset, na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niech wam to będzie wiadome, dajcie też posłuch słowom moim. Apostoł Piotr jakby zawsze był na pierwszym miejscu, zawsze był na czele tych ludzi, którzy zabierali głos, ale on miał taki charakter, był osobą porywczą, rwał się do wszystkiego, jak Pana Jezusa pojmali, to apostoł Piotr wyjął miecz czy szablę czy nóż i uciął ucho żołnierzowi czy słudze rzymskiemu, a więc był porywczym i tu rwał się do głosu, ale Biblia nie sprawozdaje nigdzie, że był następcą Chrystusa, czy że dostał jakieś szczególne nominacje. W liście apostoła Pawła do Galacjan nawet są takie słowa zawarte. Zresztą, gdybyśmy czytali ten 16 rozdział
to Pan Jezus nawet nazwał apostoła Piotra szatanem, bo zwrócił uwagę, że Panie Jezu, na Ciebie to nie, Ciebie to nigdy nie spotka. Chodzi o ukrzyżowanie, o śmierć męczeńską. No, stanął jakby w opozycji i w obronie Pana Jezusa, a Pan Jezus powiedział, idź precz, szatanie. Ale w list apostoła Pawła do Galacjan, przeczytajmy z drugiego rozdziału i 9 werset. I jest taki rozdział, misja Pawła w Jerozolimie, i apostoł Paweł pisze takie słowa. W 9 wersecie, 2 rozdział listu do Galacjan. Otóż gdy poznali okazaną mi łaskę Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Kto to jest Kefas? Jakub jest wymieniony na pierwszym miejscu. I mówi się, że on taką rolę wiodącą pełnił wśród apostołów. Ale jest wymieniona trójka. Jakub, Kefas i Jan. A przeczytajmy może... Ewangelię Jana, 1 rozdział i 42 werset. Co to jest Kefas? Ewangelię Jana, 1 rozdział, 42 werset. I przeprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazwany Kefas, to znaczy Piotr. Piotr jest wymieniony w tej trójce jako drugi, ale nic poza tym. Nie jest szczególnie wyróżniony. Jest Jakub, Piotr jako Kefas i Jan. Tych trzech jest wymienionych i Piotr nie mógł się czuć wyróżnionym i czuć się następcą Jezusa Chrystusa. A w takim razie to kto jest kamieniem węgielnym? Kto jest tą skałą, o której Pan Jezus mówił, że ty jesteś opoką, ty jesteś skałą i na tej skale zbuduje Kościół? To przeanalizujmy, kto jest tą skałą. W drugiej księdze mojżeszowej, co Zbyszku? Ja chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. My mówimy o Kościele. Kościół zbudowany. Nie chodzi o kościół murowany. My tworzymy kościół i ci ludzie też tworzyli kościół. Spokojnie, kochanie, do wszystkiego dojdziemy. Nie być taki nerwany. Do wszystkiego dojdziemy. Przeczytajmy drugą księgę mojżeszową. Księgę wyjścia, druga księga mojżeszowa. 17 rozdział. Piąty i szósty werset. Problem był z wodą na pustyni. Mojżesz prowadził lud izraelski przez pustynię i problem był z wodą. I czytam piąty i szósty werset. I rzekł Pan do Mojżesza, przejdź się przed ludem, weź z sobą kilku ze starszych Izraela, weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale, tam na Chorebie, a ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda. I lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela. Pierwsze wspominki o skale i czy... Z tego tekstu możemy coś powiedzieć, kto był tą skałą. No tu powiedziane było, oto ja stanę przed tobą na skale.
To mówił do niego kto? Bóg do Mojżesza, prawda? No bo tu jest rozmowa z Bogiem. I wołał Mojżesz do Pana, mówiąc, co mam począć z tym ludziem, z tym ludem niewiele brakuje, ukamienują mnie. To jest czwarty werset, a piąty tu i rzekł Pan do Mojżesza. Czyli to mówi Bóg do Mojżesza. Ja stanę na skalę. A teraz otwórzmy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian i co apostoł Paweł na ten temat ma do powiedzenia. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian i 10 rozdział i 4 werset. Pierwszy list do Koryntian. I 4 werset czytam. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. To kto prowadził naród izraelski? Czy Jezus Chrystus jest Bogiem? Jest Bogiem. W drugim, druga księga Samuela, otwórzmy może, bo parę tekstów chcę przeczytać, które mówią wyraźnie o skale. Druga księga Samuela, 22 rozdział tej księgi i 2 werset. Druga księga Samuela, 22 rozdział. I 2 werset. Od 2 i 3. Pan jest opoką moją i twierdzą moją i wybawicielem moim. Bóg skałą moją, jemu ufam, tarczą moją, rogiem zbawienia mojego, schronieniem moim i ucieczką moją, wybawieniem moim, który mnie od przemocy wybawia. To te słowa wypowiedział Dawid. W psalmie 18 są identyczne słowa, powtórzone z tego. Możecie sobie otworzyć psalm 18, 3 werset, czy 31 psalm. Ale otwórzmy sobie psalm 18 i 3 werset. Są dosłownie powtórzone te słowa, bo to jest psalm Dawidowy. Pan skałą i twierdzą moją, wybawieniem moim, Bóg moją opoką, Bóg mój opoką moją, na której polegam, tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją. I 31 psalm, 4 rozdział. Bo Ty skałą moją i twierdzą moją, przez wzgląd na imię Twoje będziesz mnie prowadził i wiódł. Tak samo o skale mówi Izajasz, prorok. Otwórz mi księgę Izajasza, proroka na 26 rozdziale. Dwudziesty szósty rozdział księgi Izajasza proroka i czwarty werset. Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną. Znowu skała. Znowu Pan i znowu skała. I 28:16. Ta sama księga, 28:16. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja kładę na Syjonie kamień.
Kamień wypróbowany, kosztowny, kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. W księdze Daniela jest opisane królestwo kamienia. Otwórzmy sobie księgę Daniela, bo tam jest w ciekawy sposób powiedziane o królestwie. Jest przedstawiony posąg, który miał nogi, stopy z żelaza i gliny zmieszane ze sobą nawzajem. I jest takie stwierdzenie, że to się nie może trzymać kupy, to żelazo i glina. I w 45 w wersecie czytamy takie słowa. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo, miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy i wykład jest pewny. A 44 werset mówi o tym, że jak za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. Chodzi o ten kamień, że to proroctwo mówi o tym, że państwa, które są właśnie takie jak teraz, zlepione sztucznie z kamienia i gliny, to są obecne czasy. I w tym czasie ten kamień bez pomocy niczyich rąk spadnie na świat, zniszczy i powstanie królestwo wieczne, królestwo Boże. I może przeczytajmy Dzieje Apostolskie, które podkreślają, kto jest tym kamieniem i kto jest tą skałą. Dzieje Apostolskie, czwarty rozdział. I tu są takie wspaniałe słowa, bo wypowiedziane przez Piotra i Jana przed radą. I apostoł Piotr, wtedy pełen Ducha Świętego, rzekł do nich: przełożeni ludu i starsi. To czytałem teraz ósmy werset, a teraz chcę przeczytać wersety 11 i 12. Apostoł Piotr mówi tak: On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących, on stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia. Albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tu apostoł Piotr sam nie czuł się kamieniem węgielnym, nie czuł się skałą, na którym zbudowany jest Kościół, ale przyznał, że Pan Jezus jest on tym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On jest tym kamieniem węgielnym. W pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian czytamy, że też apostoł Paweł mówi o fundamencie. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, jak chcecie potwierdzenia, trzeci rozdział i jedenasty werset. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Fundament, opoka, kamień węgielny. Tak samo w tym samym liście dziesiąty, no to już czytałem, odnośnie do wytłumaczenia tej skały z drugiej księgi Mojżeszowej, to czytamy, no bo jeszcze raz może zacytuję. Wszyscy ten sam napój duchowy pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Czyli Pan Jezus Chrystus jest Bogiem i prowadził lud izraelski. W liście apostoła Pawła do Efezjan dochodzimy do tego, kim jest Kościół. To, co Zbyszek mówi, że nie mówimy o murach. List apostoła Pawła do Efezjan,
drugi rozdział i 20 werset. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Pana w duchu. Kościół to kto jest? To jesteśmy my. To są ludzie wierzący, którzy są zjednoczeni przy Jezusie Chrystusie. To jest Kościół. A Chrystus jest kamieniem węgielnym tego Kościoła. I jeszcze apostoł Piotr wyznaje taką rzecz. Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, czytamy czwarty i piąty. Od czwartego do siódmego wersetu. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Ale też kamieniem, o który się potkną i skałą zgorszenia ci, którzy nie wierzą w słowu, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. To jest Chrystus. To jest kamień węgielny. Apostoł Piotr to stwierdza, on wcale sobie nie uzurpuje prawa do tego, żeby być właśnie opoką, kamieniem węgielnym, bo wie, że kamieniem węgielnym może być tylko Jezus Chrystus i głową Kościoła. Ale to kto jest następcą Jezusa Chrystusa? Nie apostoł Piotr, nie Jakub, nie Jan, nikt z ludzi. Czy nominował Chrystus kogoś na swojego następcę? Przeczytajmy w Ewangelii Jana, 14 rozdział. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 14 rozdział. I czytam najpierw 16-17 werset. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. I czytam 26 werset. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. A więc kto jest następcą Jezusa Chrystusa? Duch Święty wypełnia jego misję. Werset 15, 26, przepraszam, rozdział 15, 26, werset potwierdza to. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca,
Duch prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. I może 16 rozdział jeszcze i 13 od 13 wersetu. 16 rozdział od 13 wersetu. Lecz gdy przyjdzie On, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, z mego weźmie i wam oznajmi. Duch Święty, następca. W pierwszym liście do Koryntian jeszcze inną rolę spełnia Duch Święty, czyli następca Pana Jezusa. W 12 rozdziale pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian czytamy takie słowa. 12 rozdział listu do Koryntian i od 4 wersetu czytam. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Różne są posługi, lecz Pan ten sam. Słuchajcie bardzo uważnie, czytajcie bardzo uważnie. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Mówi się tu o Bogu Ojcu, o Bogu, o Panu. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym Duchu. Inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów. Inny dar proroctwa. Inny dar rozróżniania duchów. Inny różne rodzaje języków. Inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. No to jak to? W 3, 4 rozdziale czytaliśmy Pan, Bóg, a tu Duch. To o kim tu jest mowa? O tym, że Duch Święty jest Bogiem. Tak jak czytaliśmy, że Pan Jezus jest Bogiem i prowadził lud izraelski, to tu Duch Święty jest Bogiem, bo 3, 4 wersety mówimy o Bogu, Panu Bogu, że wszystko daje jak chce, a tu pisze, że Duch, czyli Duch musi być Bogiem. Nie ma innego wyjścia. Tak samo w liście apostoła Pawła do Efezjan możemy przeczytać, że nie tylko to rozdaje, ale również ustanawia. Czwarty rozdział, 11-12 werset. On ustanowił jednych apostołami, drugimi prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania się do budowania ciała Chrystusowego. A jak czytaliśmy w Ewangeliach, to Pan Jezus powoływał apostołów, prawda? Skomplikowane to bardzo. Tak jakby się jedno drugiego nie trzymało, a to jest ten sam, ta sama istota, to jest ten sam Bóg, tylko w 3 postaciach działa. I niektórzy tego nie mogą pojąć, jak to może być, że ten sam Bóg na 3 sposoby działa, ale to działa na naszą rzecz, na rzecz zbawienia ludzi. W 3 różnych postaciach działa na rzecz zbawienia ludzi. Czytaliśmy jeszcze w tym tekście na początku o kluczach niebios i dam ci klucze niebios. Ewangelia Mateusza 16:19. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz będzie na ziemi, będzie związane, a w niebie cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. To są te klucze niebios. I czy apostoł Piotr, tak go przedstawiają, jest klucznikiem i tak się mówi, że jak
idzie zmarły do nieba, to apostoł Piotr otwiera bramę i wpuszcza go. I jak Gerwazy, całą masę kluczy ma przy pasie i wpuszcza do nieba. Czy tak jest? Co to są te klucze niebios? Przeczytajmy może w Ewangelii Łukasza. Może Ewangelia Łukasza nam rzuci światło, co to jest, co to są te klucze niebios. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział i 52 werset Ewangelii Łukasza. Biada wam, zakonodawcy, zakonoznawcy. Pochwyciliście klucz poznania, sami nie weszliście, a tym, którzy chcieli wejść, zabroniliście. Do kogo to Pan Jezus mówi? Do faryzeuszy. Zakonoznawcy to byli faryzeusze. Pochwycili klucz poznania, czyli co? Czyli co jest kluczem niebios? Ewangelia. Ewangelia Chrystusowa jest kluczem niebios. Faryzeusze znali Ewangelię, wiedzieli, kim jest Jezus Chrystus, ale tuszowali, że to nie jest Mesjasz i wprowadzali w błąd wiernych, którym przewodzili. I dlatego Pan Jezus mówi, sami nie weszliście, a tym, którzy chcieli wejść, zabranialiście. Jak apostoł Jan o tym mówi? Otwórzmy może Ewangelię Jana. XV rozdział Ewangelii Jana. I 27 werset. Ewangelia to jest świadectwo o Jezusie Chrystusie, prawda? I w 27 wersecie czytamy, ale i wy składacie świadectwo, bo ze mną jesteście od początku. Pan Jezus w arcykapłańskiej modlitwie modlił się za apostołów i za tych, którzy poznają prawdę od apostołów i od następnych, i od następnych. Czyli o nas się modlił i modli się o tych ludzi, którzy od nas poznają prawdę. I takie polecenie wydał, bardzo znane, w 28 rozdziale Ewangelii Mateusza, pod koniec, w ostatnim rozdziale, w ostatnich słowach Jezus mówi w ten sposób. Idźcie tedy, 28 rozdział, 19 i 20 werset. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pan Jezus jest z nami na zawsze. Na dobre i na złe. A co z kluczami? Czy Piotr ma te klucze? My mamy klucze poznania, a więc my mamy klucze również. Faryzeusze mieli, apostołowie mieli. My mamy klucze i mamy tymi kluczami dzielić się z innymi, żeby im otworzyć oczy na Ewangelię, na zbawienie przez Jezusa Chrystusa. Ale to jest Ewangelia wieczna, to jest kluczem do nieba. To jest klucz do nieba, do zbawienia. Natomiast jest jeden klucznik, który ma wszystkie te klucze. I otwórzmy ostatnią księgę Nowego Testamentu, Apokalipsę świętego Jana, czy Objawienie świętego Jana. I czytamy 18 werset, pierwszego rozdziału, 18 werset. Może się od 17. To też, gdy go ujrzałem, tu apostoł Jan na wyspie Patmos zobaczył Jezusa Chrystusa.
To też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Oczywiście klucze zbawienia, śmierci i piekła. To jest jedyny, największy klucznik, którego znamy. On nam daje życie wieczne, ale również ma moc, aby zniszczyć grzech, śmierć i piekło. I Bogu dzięki za to, że mamy takiego Boga, który jest kochający, który oddał życie za nas. Amen.